Jego nazwisko, przy nazwisko to jest Su, imię Su. Jak widać, żyjący 5 wieków przed naszą erą, świadczy to po prostu o potędze państwa chińskiego. Uważany jest za jednego z największych starożytnych myślicieli Dalekiego Wschodu, właśnie autor sztuki wojennej, najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej, jednego z pierwszych realistów teorii stosunków międzynarodowych, jak i rozróżniającego strategię i taktykę prowadzenia wojny. Jest to bardzo ważne. Właśnie pojęcie strategia i pojęcia taktyka, one strategos z greckiego oczywiście funkcjonuje w tym obszarze greckim, kultury greckiej, strategos, czyli wódz, ale generalnie rzecz biorąc, jego to określenie wcześniejsze właśnie związane jest z Chinami. Strategia, czy inaczej mówiąc, planowanie ogólne, planowanie działań takich, które mają dać nam jakiś efekt. Taktyka to jest wykonawstwo, tak można powiedzieć ogólnie. Taktyka, czyli wykonawstwo. Nie ma działań jakichkolwiek bez bezpośredniego zetknięcia się z przeciwnikiem, z jakimś tam, powiedzmy, jakimiś problemami i w tym momencie planujemy to bezpośrednie działanie. Znaczy planowanie w tym momencie będzie tą strategią w sensie ogólnym, a taktyka to jest wykonanie. No więc dwa proste pojęcia, z którymi funkcjonujemy, a które praktycznie rzecz biorąc właśnie po raz pierwszy zostały sformułowane właśnie w tym dziele sztuka wojenna. I sztuka wojenna, jako właśnie, tak jak powiedziałem, jako jedno z najstarszych i najsławniejszych opracowań, zostało przetłumaczone na język zachodni w 1782 roku przez francuskiego jezuitę i generalnie rzecz biorąc znalazło się w obiegu. Ale no nie było ono czytane w takim sensie, powiedzmy, ogólnym, inaczej mówiąc, jeszcze nie zostało wprowadzone do kanonu takiego wojskowego i można powiedzieć przetłumaczone, ale nie odkryte. Wzorowano się na sztuce wojennej, oczywiście w epoce starożytnej, głównie dzieła Cezara chociażby, czy wcześniejsze, były takim kanonem funkcjonowania, ale nikt jeszcze tutaj właśnie nie zwrócił uwagi na to dzieło. Dopiero rozwijające się działania wojenne i okres zakończenia I wojny światowej spowodował, że dzieło to stało się faktycznie, można powiedzieć, odżyło i znalazło swój renesans. Przy czym renesans ten znalazło w Ameryce, w akademiach wojennych amerykańskich, a głównie w West Point. Inaczej mówiąc, obecny student akademii amerykańskiej, jakiejkolwiek wojennej, rozpoczyna swoją edukację od zapoznania się właśnie z tym dziełem, jakim jest sztuka wojenna. Jak to zwykle bywa w polskiej rzeczywistości, dlaczego okazało się ono w 1994 roku? No bo wiadomo, że mamy przemiany, mamy zmiany polityczne i paru naszych oficerów, już nie powiem o stopniach, pojechało do West Point i tutaj faktycznie pokazano im właśnie podstawy kształcenia i wtedy faktycznie odkryto w Polsce, generałowie o zgrozo dopiero odkryli, że jest takie dzieło jak sztuka wojenna. I w tym momencie zaczęło ono także funkcjonować w tym obiegu wojskowym Polski. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że faktycznie
rozdziały, które zostały opisane. I tutaj mamy do czynienia w sensie takim czysto praktycznym, mamy do czynienia z tłumaczeniem sztuki wojennej, które jest w internecie. Kiedy sobie klikniemy na samo pojęcie właśnie sztuki wojennej, to na końcu nam wyskoczy tłumaczenie. Właściwie chyba takie najbardziej logiczne, ponieważ tłumaczenie z języka chińskiego. Autor tam oczywiście wyjaśnia pewne takie troszeczkę rozbieżne podejście do niektórych sentencji. A ponadto ta sztuka wojenna oczywiście w internecie jak najbardziej funkcjonuje w pojęciu takim bez komentarzy i w pojęciu z komentarzami. Taka właśnie, tak jak powiedziałem, najbardziej popularna, można powiedzieć w takim języku chińskim, znaczy tłumaczeniu chińskim, to właśnie jest tego typu. To jest bardzo, jeszcze będę o tym mówił, fajna rzecz, ponieważ pewne mądrości, które są tutaj, można ciekawie cytować, a jeżeli się chce kogoś zaskoczyć, to tutaj można wiele mądrości znaleźć. Natomiast funkcjonuje także w obiegu sztuka wojny. Tutaj mamy jeszcze drugiego myśliciela, Sen Pin, ale to jest o tyle ciekawe, ponieważ jest to, można powiedzieć, w takim języku naszym, współczesnym, gdzie autorzy postarali się o komentarz i promują to dzieło właśnie jako dzieło dla ekonomistów, dla przedsiębiorców, ponieważ wiadomo, że ekonomia, czy powiedzmy biznes, no to jest to pole, nieustanne pole walki, a także no, w momencie, kiedy zarządzamy jakimiś korporacjami, przedsiębiorstwami, to też mamy do czynienia z nieustanną wojną. Musimy po prostu pewne rzeczy zaplanować, pewne rzeczy w jakiś sposób zorganizować. A zawsze mamy jakiegoś wroga, który nam przeszkadza. Dzieło to posiada 13 rozdziałów i proszę zauważyć, rozdziały te i nazwy są aktualne do dnia dzisiejszego. Wyliczenie wstępne, ja do tego jeszcze wrócę, to jest po prostu kwestia właśnie zasad prowadzenia działań wojennych. Prowadzenie wojny, czyli jakie powinny być zawarte, jakie warunki powinny być spełnione, żeby powiedzmy tą, żeby być gotowym do prowadzenia wojny. I one są jak najbardziej aktualne do dnia dzisiejszego. Wszystkie te rozdziały są aktualne.